Proszę Państwa, jak już zaznaczyła Pani Marszałek, Kopernik jest osobą wyjątkową, a dla nas tutaj w naszym muzeum już w ogóle, by to powiedzieć, jeżeli byśmy zapomnieli o Koperniku, to jest podstawowy i kardynalny błąd, którego nikt nam nie powinien wybaczyć. Będziemy dzisiaj tak naprawdę cały czas mówić o Koperniku, bo zarówno to, co chcę Państwu powiedzieć, i za chwilę Pan Dr. Sikorski, będziemy mówić o Koperniku, o naszym muzeum, będziemy mówić o tym upamiętnianiu, o tym, na ile Kopernik jest tym dziedzictwem i na ile jest tym dziedzictwem Żydów. Wskazane tegoroczne hasło Żywe Dziedzictwo, tradycje od pokoleń, odnosi się generalnie do dziedzictwa niematerialnego. A więc tradycji, która przekazywana z pokolenia na pokolenie jest jednym z najistotniejszych elementów dziedzictwa kulturowego każdej społeczności. Mając jednak na uwadze tu i teraz, a więc miejsce, Frombork, czas, rocznice związane z osobą Mikołaja Kopernika oraz kontekst instytucjonalny Muzeum Mikołaja Kopernika, chciałbym przełożyć myślenie o tak pojętym dziedzictwie niematerialnym na naszą fromborską muzealną rzeczywistość. Dlatego też dzisiejszy tytuł Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Żywe dziedzictwo, tradycja od pokoleń. Chciałbym dla potrzeb naszego spotkania tytuł ten potraktować jako tezę, którą spróbuję udowodnić. Żeby to jednak uczynić, musimy przeanalizować kolejno kilka zasadniczych kwestii, które docelowo doprowadzą nas do ostatecznej odpowiedzi na zadany temat. Pierwszą kwestią jest określenie, czym jest dziedzictwo. Wikipedia podaje, że jest to ogół wartości w zależności od kontekstu niemajątkowych lub także majątkowych, odziedziczonych po przodkach lub poprzednich pokoleniach. Słownik języka polskiego określa, że jest to po pierwsze majątek przyjęty po spadkach, jako spadek dobra kultury, nauki i sztuki pozostawione przez poprzednie pokolenia oraz dziedziczenie lub prawo dziedziczenia czegoś. Trzy różne znaczenia. Jednakże, gdy je głębiej przeanalizować, myślę, że wszystkie odnoszą się do tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli Mikołaja Kopernika i oczywiście naszego muzeum. Druga kwestia. Jakie cechy musi spełniać dziedzictwo, żeby można było uznać je jako żywe? Wydaje się to oczywiste. Musi trwać niezmiennie, być obecne w naszej codzienności oraz być przekazywane kolejnym pokoleniom. Żywym dziedzictwem są zatem zwyczaje i obrzędy świąteczne, chociażby zwyczaj Nocy Świętojańskiej, to tańce ludowe odtwarzane wciąż na nowo, to wreszcie takie drobiazgi jak wycinanki ludowe. Kwestia kolejna, czy zatem żywym dziedzictwem możemy nazwać Mikołaja Kopernika? Myślę, że śmiało możemy powiedzieć tak. Na parterze prezentujemy wystawę od Petita i Godela do współczesności. Kolekcja kopernikanów Oresta Paszkowicza. Zgromadzone na niej są obiekty, które przede wszystkim pokazują nam sposoby i formy upamiętnienia Mikołaja Kopernika na przestrzeni wieków. Czyli po wojskowemu moglibyśmy powiedzieć w parametrze czasu. Pokazują poprzez zbiór różnorodnych wytworów, jak ważny dla naszych poprzedników, ale także i dla nas, ponieważ na wystawie są też i obiekty współczesne, nawet powstałe przed kilkoma miesiącami. Jak ważny był ten wybitny człowiek. Jak mówimy o nim w skrócie, z wykształcenia prawnik, z obowiązku kanonik, z pasji astronom. Dlatego też tak wiele mamy przykładów tego upamiętniania, które trwa od pokoleń. A przecież upamiętnić to zachować coś dla pamięci potomnych, utrwalać w pamięci, spowodować, że jakieś wydarzenie, rzecz lub osoba zostaną utrwalone w pamięci ludzi. Proszę Państwa, czyż zatem nie jest to jednym z podstawowych elementów dziedzictwa? Zgromadzone na wystawie obiekty są naszym dziedzictwem materialnym, ale samo myślenie o upamiętnianiu, potrzeba upamiętniania rzeczy i osób ważnych, a w tym przypadku Mikołaja Kopernika, powinna być traktowana w kategorii dziedzictwa niematerialnego. Formą upamiętniania są także wszystkie te wydarzenia, które organizujemy, żeby zachować pamięć o Koperniku. Spotkania, w czasie których mówimy zarówno o nim samym, jak i o jego spuściźnie, jak chociażby o recepcji teorii astronomicznej Kopernika przez jego następców. Robimy to po to, szczególnie w tym roku, żeby był obecny w naszej codzienności. Są one naszą potrzebą utrwalania w pamięci osoby Kopernika i jego zasług. Jeżeli zatem ciągle upamiętniamy, to znaczy, że dziedzictwo, jakim jest Mikołaj Kopernik, jest wciąż żywe. Pozostaje nam jeszcze jedno, ostatnie, najważniejsze z punktu widzenia omawianej problematyki pytanie. Jak w tą wskazaną przestrzeń dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, wpisuje się Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ale także inne miejsca i muzea pamięci. Czy jest dziedzictwem? Czy jest tym dziedzictwem ciągle żywym? Czy też stanowi tradycję od pokoleń? Tak się dobrze składa, że w kontekście tej tezy postawionej przed 3 dniami minęło dokładnie 75 lat od momentu otwarcia na Wzgórzu Katedralnym pierwszej wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, a tym samym powstania Muzeum Mikołaja Kopernika. Co ciekawe, również we wrześniu, ale 111 lat temu, otwarto Izbę Pamięci poświęconą Kopernikowi, utworzoną dzięki staraniom Ogena Prafpowla, czyli kanonika warmińskiego, historyka, na trzeciej kondygnacji wieży i w sąsiednich pomieszczeniach, które należały kiedyś do Kopernika, została pokazana wystawa. Wspominam o tym, ponieważ część zabytków stanowiących pierwotnie wyposażenie Izby Kopernika ocalała i są obecnie w naszych zbiorach. Możemy zatem mówić o swoistej ciągłości tradycji muzealnej związanej z Kopernikiem. Żeby zatem odpowiedzieć na postawione wcześniej pytanie, chciałbym najpierw przypomnieć podstawowe fakty i daty związane z historią naszego muzeum. Pierwsza myśl co do konieczności posiadania przez Polskie Muzeum Kopernikowskiego wyszła z ust ówczesnego prezydenta RP Bolesława Bieruta już w styczniu 1948 roku. Realizacji tego zadania podjął się Związek Historyków Sztuki i Kultury. Wymowna tej decyzji jest symboliczna. Jest to decyzja polityczna, która w okresie po zniszczeniach postanowiono podjąć decyzję, której celem było upamiętnianie Kopernika poprzez gromadzenie, poprzez badanie i udostępnianie zbiorów z nim związanych. W otwarcie muzeum byli zaangażowani najwybitniejsi przedstawiciele polskiego muzealnictwa i ochrony dziedzictwa w tym czasie. Nadzór nad pracami zabezpieczającymi ocalałych budowli, tu Państwo widzą, jak one wyglądały, objął profesor Jan Zakwatowicz, inicjatorem powołania Komitetu Kronborskiego w maju 1948 roku, który miał za zadanie opracować w ogóle program odbudowy i adaptacji zespołu architektonicznego na cele muzealne, i ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego profesor Stanisław Lorenz. W czerwcu 1948 roku gospodarzem Wzgórza zostaje Otton Ślizień, który stał się jednocześnie pierwszym kustoszem i późniejszym kierownikiem Muzeum we Fromborku. Wielka uroczystość otwarcia muzeum nastąpiła, jak mówiłem, 5 września, poprzedzona szeroką akcją informacyjną. Uroczystość rozpoczęło przemówienie profesora Lorenza, który pokrótce zobrazował genezę powstania muzeum. Po oficjalnym wystąpieniu wicemarszałek Sejmu Wasław Barcikowski przecięciem stęgi oficjalnie otworzył muzeum. W tym czasie muzeum zajmowało 8 sal na parterze i pierwszym piętrze kanonina Świętej Marii Panny domu Kustosza. Pierwsze ekspozycje to sala biograficzna, uczczenia, sala ikonograficzna, warsztat pracy astronoma, biblioteka oraz instrumentarium Kopernika. Jak widać, wszystkie związane z osobą Mikołaja Kopernika. Na wspomnianych wystawach znajdowało się zaledwie 786 eksponatów, w tym wiele kopii i depozytów. W tym czasie zbiory nowo powstałego muzeum liczyły niewiele ponad 400 eksponatów, ale też w większości były to kopie i depozyty. Od roku 1951 rozpoczęły się przygotowania obchodów Fromborka do obchodów 410 rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika. Rok 1956 został ogłoszony przez Światową Radę Pokoju rokiem uczczenia wielkiego astronoma przez wszystkie narody. Stała wystawa, o której mówiłem, została na nowo przearanżowana przez pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu Na uroczystości rocznicowe przybyli do Fromborka ludzi nauki, ale też przedstawicieli najwyższych klas państwowych. 24 maja 1953 roku, a więc w dzień rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika, pamiętajmy, że wtedy 24 maja przyjęto mnie jako ten dzień śmierci Mikołaja Kopernika, przewodniczący Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, Bolesław Bierut, dokonał otwarcia roku kopernikowskiego i wziął udział w obchodach. Po krótkiej przerwie od roku 1959 wznowiono badania architektoniczne i archeologiczne na Wzgórzu. Rozwój muzeum trwał i odbudowa obiektów trwały do 1973, przygotowując muzeum do kolejnych obchodów, tym razem 500. rocznicy urodzin Kopernika. W międzyczasie w roku 1965 rozpoczęto pracę przy odbudowie dawnego Pałacu Biskupiego, które zakończyły się w roku 1969. W 1965 udostępniono też rozwiązania wieże Kopernika. Autorem wystawy był Bogusław Kopydłowski, ówczesny dyrektor Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. W roku 1970 przeniesiono zbiory z kanonu Najświętszej Marii Panny domu Kustosza do podbudowanego dawnego Pałacu Biskupiego, który od tego czasu pełnił główną funkcję głównego budynku wystawicznego muzeum. To jest seria zdjęć po końcu. W roku 1973 zakończono także pracę przy odbudowie dawnej dzwonnicy katedralnej, gdzie na drugim piętrze zainstalowano wahadło Foucault, czyli przyrząd, który obrazuje ruch obrotowy Ziemi. Wnętrze wieży wykorzystane było na prezentacji sztuki współczesnej, a teraz są kopuły do oglądania panoramy Fromborka. Tak zresztą mamy do dnia dzisiejszego. Wyjątkowo intensywne były obchody roku 1973. Rok ten został ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowym Rokiem Kopernika dla uczczenia 550. rocznicy jego urodzin. Do tego czasu wyremontowano, budowano wszystkie obiekty na wzgórzu, dzięki czemu możliwe było zatem wykorzystanie całej infrastruktury muzealnej do działań rocznicowych. W lutym, 15 lutego dokładnie, odbyło się uroczyste wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Braniewie, sesja z okazji 500. rocznicy urodzin, co dla nas istotne, wykład na temat Kopernika wygłosił profesor Marian Biskup, osoba, która w tym czasie była uznawana za absolutnie najbardziej wiarygodnego badacza Mikołaja Kopernika i jego spuścizny. 5 czerwca odbył się we Fromborskim Planetarium pierwszy seans dla publiczności prowadzony przez Marka Lewandowskiego, dzisiaj profesora geologii, geofizyki w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. 17 czerwca miała miejsce we Fromborku wizyta Episkopatu Polski. Tego dnia odbyły się też kościelne uroczystości rocznicowe. Warmińska Kapituła Katedralna ufundowała w katedrze pomnik Mikołaja Kopernika, który ustawiono przy 7. filarze południowym od strony nawy głównej, czyli w miejscu, w którym w ówczesnym mniemaniu został pochowany Mikołaj Kopernik. Autorem pomnika był Hubert Maciejczyk z Olsztyna. Odsłonięcie pomnika nastąpiło po uroczystej sumie odprawianej na dziedzińcu katedralnym z udziałem ówczesnego prymasa Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyła. Z kolei 15 lipca nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Kopernika we Fromborku z obecnością pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Edwarda Gierka. Z okazji jubileuszu Kopernika otwarto nową wystawę. Mikołaj Kopernik w życiu i dzieło. Wystawa przewodnia, która to dzisiaj nam towarzyszy, wielokrotnie przeredagowana. To jest ta przestrzeń, na której obecnie jesteśmy. Wystawa rzeźby barokowej, gobelinów Barbary Kulanickiej. Mikołaj Kopernik we współczesności i nieśmiertelność. Wystawa sztuki współczesnej. Wystawa 50 wieków astronomii, którą przygotował wspomniany przeze mnie Marek Lewandowski. Była też pokazywana wystawa badania archeologicznego w Fromborku zredagowana przez profesora Jerzego Krupa. Pokazywane też były rekwizyty z filmu Pepenskich o Mikołaju Koperniku. Kolejnym etapem rozwoju muzeum był rok 1979. Wtedy, 23 marca dokładnie, władze miasta przekazały na własność muzeum dawny zespół poszpitalny Świętego Ducha z kaplicą Świętej Anny. Już rok później rozpoczęte zostały prace remontowo-konserwatorskie, a w roku 1989 umieszczono dział historii medycyny i wkrótce otwarto pierwsze wystawy. Ostatnim elementem współczesnej układanki, jaką jest Muzeum Mikołaja Kopernika, jest park astronomiczny. Przy Żurawiej Górze, około 2 km od Fromborka, z inicjatywy miłośników astronomii w 1980 roku powstało obserwatorium astronomiczne, które w wyniku rozbudowy w latach 1912-15 zostało przekształcone w park astronomiczny. Obecnie znajduje się tutaj obserwatorium muzealny dział edukacji. Popularyzujemy astronomię i jej historię. Przez te wszystkie lata muzeum aktywnie realizowało program wystawienniczy związany przede wszystkim z Kopernikiem, ale także ze sztuką sakralną i historią materialną Warmii. To akurat katalog pierwszej wystawy, tej, która została otwarta w roku 1948. W okresie 1970-2023 przygotowaliśmy i udostępniliśmy 270 wystaw stałych i czasowych, co daje średnią 5 wystaw w ciągu roku. Myślę, że to jest wynik naprawdę niezły jak na placówkę tej rangi. I też wysiłek zespołu, który też nie jest liczny, a poza tym wysiłek finansowy. Wiemy, że instytucje kultury zawsze się borykały z problemami finansowymi. Tu szybka migawka o kilku wystawach, które w tym okresie były prezentowane przez nasze muzeum. Zróżnicowana jest i filatelistyka. Szybciutko przejdę. Z najważniejszych, z najciekawszych, o których chciałbym teraz powiedzieć. W roku 2004 otworzyliśmy wystawę od Kopernika do Newtona, która była próbą zwięzłego pokazania najważniejszych osiągnięć w dziedzinie astronomii od XVI do XVIII wieku. Pamiętajmy, że był to czas udoskonalania instrumentów obserwacyjnych i powstawania współczesnych poglądów na budowę wszechświata. W roku 2005 udostępniliśmy wystawę Machina Mundi, która pokazywała obrazy i pomiary kosmosu od Kopernika do Newtona. Jest to też o tyle ciekawe, że wystawa ta powstała w ramach projektu Worldview Network we współpracy z kilkoma instytucjami, m.in. Muzeum Historii Nauki imienia Leonarda da Vinci we Florencji, Muzeum naszym, Biblioteki Gdańskiej w Panu i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. W roku 2009 otworzyliśmy do dzisiaj prezentowaną wystawę Mikołaj Kopernik Życie i Dzieło, która okresowa modernizowana, jak wspomniałem. Z nietypowych to była właśnie taka wystawa posterowa, ale też wystawa Wizerunki Mikołaja Kopernika, estetyzacja, propaganda czy uwodzenie. Ten wybór prac zbioru obrazów pokazujących postać Mikołaja Kopernika to przykład sztuki zdeponowanej i wybranej świadomie. Zgromadzony zespół prac na wystawie stanowił kolekcję dzieł związanych z Kopernikiem, mianowicie jego portret. Natomiast te dzieła to konglomerat i menażeria tego, co można zrobić na przestrzeni lat w przestrzeniach znanej, acz historycznej postaci. Wyjątkowa atrakcyjność muzeum, aktywność Muzeum to rok bieżący i rocznice kopernikowskie. To na szybko jeszcze pokazuje wystawy, które w ostatnim okresie realizowaliśmy we współpracy z Muzeum Pomnika Historii, które też pokazują naszą aktywność w przestrzeni związanej ze sztuką sakralną regionu. To jest ta aktywność lat ubiegłych, czy roku 2021 i teraz w roku 2023. Udostępniliśmy dwie nowe duże wystawy związane z Mikołajem Kopernikiem. Zmodernizowaliśmy też wystawę stałą. Myślę, że wszyscy Państwo mieliście okazję je oglądać, jeżeli nie, to zapraszamy później. Pan Krzysztof Pilecki będzie o nich oprowadzał. I tak, proszę Państwa, pokrótce wygląda 75 lat istnienia i działalności muzeum. Teraz wróćmy do wyjściowych założeń przyjętych przez. A więc dziedzictwo to ogół wartości w zależności od kontekstu, materialnych lub niematerialnych, odziedziczonych po przodkach lub poprzednich pokoleniach. Gdy przywołamy przedstawiony przez chwilę obraz 75-letniej historii muzeum, bezsprzecznie jest ono tym dziedzictwem. Drugie, żeby można było je uznać jako żywe, musi trwać niezmiennie, bo obecnie w naszej codzienności być w niej oraz być przekazywane kolejnym pokoleniom. Tak jest Muzeum Fromborskie, trwa od 75 lat, jest obecne w naszej codzienności, czego najlepszym przykładem jest nawet dzisiejsze nasze spotkanie. Jest przekazywane kolejnym pokoleniom. Wystarczy tutaj zaznaczyć, że przez okres 75 lat instytucją kierowało 18 dyrektorów i kierowników. Jest z nami pan Tadeusz Piaskowski, dyrektor tej placówki. O żywotności naszego muzeum niech świadczą statystyki. Na przestrzeni tych 75 lat odwiedziło nas blisko 9 milionów odwiedzających. Daje to średnio około 120 000 w ciągu roku. Dla porównania, rok 1948, kiedy zaczynaliśmy, było zaledwie 773 osoby. W najlepszym okresie w roku 1977 ponad 275 000. Jak wspomniałem, udostępniliśmy 270 wystaw czasowych i stałych. Wydaliśmy drukiem ponad 70 publikacji. W ciągu 75 lat swojego istnienia Muzeum Mikołaja Kopernika przeszło drogę od skromnej placówki, która posiadała niewielki zbiór zabytków, które w większości były depozytami, kopiami, do profesjonalnej, wielodziałowej instytucji muzealnej z zasobami liczącymi tysiące zabytków. Zatem myślę, że spokojnie mogę postawić znak równości. Czyli Muzeum Mikołaja Kopernika to żywe dziedzictwo i tradycja od pokolenia. I na koniec jeszcze jedno przemyślenie. Wszystkim nam zależy, żeby dziedzictwo, jakim jest nasze muzeum, trwało nadal. Żeby Mikołaj Kopernik, osoba wyjątkowo ważna dla Warmii, i historii, tradycji, ale także i współczesności, ciągle był żywym elementem naszej codzienności. Już od 75 lat ten cel przyświeca Muzeum Mikołaja Kopernika, ale jakie są nasze dalsze plany? Proszę Państwa, jest to znakomita okazja, żeby kilka słów powiedzieć o tej najbliższej przyszłości. Myślę, że niejednokrotnie słyszeli Państwo o projekcie, który jest projektem strategicznym województwa warmińsko-mazurskiego, jakim będzie utworzenie Europejskiego Centrum Kopernika. Zgodnie z przyjętym założeniem inwestycja ma służyć rozwojowi muzeum i powstać na nabytej w tym celu przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w działce 144/28 obręb Krzyżewo. Przy tej okazji serdecznie chciałbym podziękować za duże zrozumienie i wyrozumiałość współpracy samorządowi miasta Frombork, bo dzięki nim mamy miejsce, gdzie możemy śmiało realizować swoją przyszłość. Po zamierzeniu koncepcyjnym Europejskie Centrum Kopernikus ma zdefiniować nową kategorię instytucji muzealnych, zarówno opowiadających historię, jak i w historię aktywnie się angażujących, która będzie edukowała poprzez kulturę i rozrywkę. W procesie tworzenia kompleksowego projektu dla centrum chcemy łączyć walory różnorodnych miejsc, muzeów narracyjnych, centrów nauki, parków tematycznych oraz rodzinnych centrów rozrywki. Powiązać je w jednorodną, spójną koncepcję merytoryczną. W ten sposób chcemy stworzyć ofertę dla szerokiego grona odbiorców, zarówno indywidualnych, odwiedzających, jak i rodziny z dziećmi, czy też grupy szkolne i wycieczkowe. Zgodnie z przyjętym założeniem projektu jest stworzenie centrum. To pokazuje pierwsze rysunki wstępnie koncepcyjne potrzebne nam do określenia parametrów inwestycji, żeby uzyskać decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego, co nie znaczy, że tak docelowo centrum miałoby wyglądać. To są pierwsze szkice planistyczne. Zgodnie z przyjętym założeniem projektu chcemy stworzyć centrum, na które składało się będzie po pierwsze eksperymentarium. W jego skład będzie całe centrum edukacyjne, które będzie nastawione m.in. na praktyczne pokazy zjawisk z różnych dziedzin przyrodniczych i eksperymentarium. czyli to klasyczne Centrum Nauki, z którym nam się kojarzy Centrum Nauki Kopernik, Kopernianu czy Eksperymentarium. W ramach eksperymentarium planujemy uchronić kilka działów tematycznych. Po pierwsze, rozwój astronomii, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej prezentacji badań prowadzonych głównie przez Kopernika i jego następców, czyli Tycho Brahe, jego obserwatorium i instrumentarium, Galileusza z pierwszymi obserwacjami teleskopowymi, Kepler i prawa roku planet oraz Newton, pierwszy teleskop zwierciadlany. Druga rzecz to astronomia praktyczna. Chcemy w sposób praktyczny uprawiać astronomię w oparciu o bazę, którą już mamy, czyli park astronomiczny, z wykorzystaniem prezentowanych w parku historycznych i współczesnych teleskopów. Chcielibyśmy też stworzyć mobilne planetarium z możliwością dotarcia z ofertą edukacyjną związaną z astronomią do szkół regionów. Trzecim elementem eksperymentarium ma być Centrum Badań Mikołaja Kopernika i jego spuścizny naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem po pierwsze gromadzenia całej dostępnej wiedzy, które znajdują się zarówno w polskich, jak i zagranicznych placówkach związanej z tą osobą. Chcemy najprościej, sposób mówiąc, zdigitalizować wszystko, co jest dostępne i zgromadzić w jednym miejscu. Drugim elementem jest właśnie udostępnienie zgromadzonych zasobów w formie cyfrowej na stronie internetowej Centrum, jak i w bibliotece. I trzecią rzeczą będzie digitalizacja Kopernikanów i fromborskich zbiorów muzealnych w oparciu o utworzoną pracownię digitalizacji i współpracę z innymi instytucjami, już do świata, współpracujemy od lat. Nasz wkład jest minimalny, bardziej bierzemy niż dajemy, ale może taka współpraca będzie bardziej opłacalna w przyszłości też dla Państwa. Drugim elementem nowego centrum ma być obiekt muzealny z nowoczesną przestrzenią wystawienniczą wraz z zapleczem Muzeum Mikołaja Kopernika. Przede wszystkim chodzi o to, żeby zbudować byłą infrastrukturę, w której możemy przenieść część wyposażenia infrastruktury, które są zgromadzone obecnie na wzgórzu katedralnym. Na dzisiaj mamy perspektywę roku 2033. Chcemy, żebyśmy w zależności od tego, jak dalej się potoczą nasze losy na wzgórzu, mogli alternatywnie przyjmować rozwiązania, których albo będziemy tutaj nadal użytkować te przestrzenie, a tam przeniesiemy całą administrację, magazyny, zaplecze, albo też będziemy się przenosić z samym naszym dobytkiem do nowej przestrzeni. W każdym razie ten obiekt będzie służył również na potrzeby wystawiennicze, na potrzeby nowo utworzonego wirtualnego muzeum, gdzie chcemy pokazywać Mikołaja Kopernika w ogóle rozszerzonej rzeczywistości, ale też to, co wspomniałem, na potrzeby magazynowania i opracowania zbiorów. Elementem tej części muzealnej będzie też regionalna składnica zabytków archeologicznych. Tutaj wychodziliśmy naprzeciw potrzebom, które w regionie się pojawiają. Wszyscy myślę, że którzy kiedykolwiek zetknęli się z archeologią, wiedzą, jakim problemem jest gromadzenie zbiorów po badaniach archeologicznych. Chcemy, żeby takie zaplecze, które będzie przyjmowało wszystkie zabytki archeologiczne z województwa, było właśnie w tym centrum. Ostatnim elementem, który w ramach centrum miał być uwzględniony, ale na dzisiaj jest odłożony w czasie, jako drugi etap w planie, będzie utworzenie, budowa nowoczesnego planetarium. Zarówno chcemy tam prezentować astronomię historyczną, jak i współczesną. W nowym planetarium będzie prezentowana astronomia w ujęciu historycznym i współczesnym. Jak mówię, będą dwie sale projekcyjne, czyli tak na dzisiaj sobie marzymy, więc wielofunkcyjna sala nowoczesnego planetarium oraz sala planetarium z aparaturą, którą przeniesiemy ewentualnie tutaj ze wzgórza z przestrzeni Jerzy Radziowskiego. Sala przeznaczona będzie też tam sala konferencyjna, sala kinowa. Chcielibyśmy, żeby można było tam wszystkie możliwe pomysły w zakresie prezentacji astronomii mogły być realizowane. Jak Państwo widzicie, projekt jest bardzo ambitny, wymagający z jednej strony ogromnego zaangażowania merytorycznego kadry muzealnej, z drugiej strony środków. Na szczęście dla nas projekt stał się projektem strategicznym. Finansowanie na dzień dzisiejszy jest w dużym stopniu zabezpieczone w nowej perspektywie finansowej programu FEDM. Myślę zatem, że najbliższa perspektywa Muzeum Mikołaja Kopernika naszych spotkań nie jest zagrożona. Bardzo dziękuję za uwagę. niejednoznaczna. Nie pozwolę, że to przeglądać. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa.